Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 40. Otwieram 53. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości. Witam również administrację Urzędu Gminy, pana wójta, panią mecenas, zaproszonych gości. Również witam serdecznie dzieci przybyłe, które brały u nas udział w konkursie plastycznym upamiętniającym 160. rocznicę powstania styczniowego wraz z rodzicami. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 10 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 52. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 52. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, upamiętnienie 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Punkt dziewiąty, informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2023 rok. Punkt dziesiąty, informacja dotycząca programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jeziora Wielkie. Punkt jedenasty, sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Punkt 12. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok. Punkt 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich za 2022 rok. Punkt 14. Dyskusja. Punkt 15. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 53/301/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Podpunkt drugi. Uchwała nr 53/302/2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 53/303/2023 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu. Punkt czwarty. Uchwała nr 53/304/2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Podpunkt 5. Uchwała nr 53/305/2023 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. Podpunkt 6. Uchwała nr 53/306/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeziora Wielkie. Podpunkt 7. Uchwała nr 53/307/2023 w sprawie niewyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Podpunkt 8. Uchwała nr 53/308/2023 w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, w którym organem prowadzącym jest gmina Jeziora Wielkie. Punkt 16. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 17. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 18. Zakończenie sesji. Punkt 1. Otwarcie sesji już mamy za sobą, więc przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Proszę Państwa radnych o przegłosowanie na tabletach porządek obrad. Kto jest za przyjęciem? Proszę bardzo. Za przyjęciem jest 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. A więc porządek obrad został przyjęty jednoznacznie. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 10 radnych na 15, więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję pana radnego Pawła. Czy pan przyjmuje? Dziękuję bardzo. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 52. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 52. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 7 lutego 2023 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 52. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 12 stron maszynopisu i 23 załączniki. Punkt drugi. Protokół nie zawiera w swojej treści usterek, zastrzeżeń, względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla w swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem.
Punkt 4. Protokół z 52. sesji Rady Gminy Wieś Jorak Wielki został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt 5. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu z 52. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty. Punkt 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 52. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie wójcie. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 52. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 7 lutego 2023 oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 52/290/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 52/291/2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 52/292/2023 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich spółka z o.o., której gmina Jeziora Wielkie jest jedynym wspólnikiem. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 52/293/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 52/294/2023 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2023 roku. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 52/295/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mogileńskiemu. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 52/296/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej się na terenie gminy Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 52/297/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości zabudowanych działki nr 231/1, 231/5, 231/2, 231/4 i 231/6 położonych w miejscowości Jeziora Wielkie, gmina Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 52/298/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości działka nr 28/2 położona w miejscowości Siedlimowo, gmina Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 52/299/2023 zmieniająca uchwałę nr 3/29/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 52/300/2023 zmieniająca uchwałę nr 3/30/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Punkt 7. Interpelacje radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma interpelację? Nie widzę, dziękuję. A więc przechodzimy do punktu 8. Upamiętnienie 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Poprosiłbym może pana dyrektora Kujawskiej Izby Pamięci, pana doktora Pawła Politowskiego o zajęcie głosu. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie wójcie, szanowni państwo. W tym roku obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Jak dobrze wiemy, to powstanie objęło ziemie polskie zaboru rosyjskiego.
tereny obecnej gminy Jeziora Wielkie, wchodzące ówcześnie do powiatu inowrocławskiego, należały pod zabór pruski. Na naszym terenie tak naprawdę nie rozegrała się żadna bitwa, ani żadna potyczka. Jednak musimy wiedzieć, że te tereny były niezwykle istotne, ważne w niesieniu pomocy naszym braciom za kordonem, jak to wtedy się mówiło. W związku właśnie z tą 160. rocznicą zostały podjęte pewne działania mające na celu z jednej strony upamiętnienie właśnie tego bohaterskiego czynu, a z drugiej strony oddanie czci i pamięci tym, którzy oddali swoje życie, oddali majątki, spędzili wiele lat w więzieniu. W związku z tym już 23 stycznia zebrały się delegacje ze szkół podstawowych z Wójcina, z Jezior Wielkich, delegacje z Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich, Gminnej Izby Tradycji i Pamięci w Kuśnierzu oraz Urzędu Gminy Jeziora Wielkie. Spotkaliśmy się na cmentarzu w Kościeszkach, aby złożyć kwiaty i oddać cześć powstańcowi styczniowemu Julianowi Reinsteinowi. Kolejnym punktem mającym na celu właśnie upamiętnienie tego ważnego wydarzenia było ogłoszenie gminnego konkursu plastycznego skierowanego do dzieci szkół podstawowych z terenu gminy i za chwileczkę zostanie ten konkurs rozstrzygnięty. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałbym jeszcze powiedzieć o trzecim punkcie, a więc w Gminnej Izbie Tradycji i Pamięci w Kuśnierzu została zainstalowana specjalna wystawa, stała wystawa. I już teraz z tego miejsca pragnę wszystkich Państwa bardzo serdecznie zaprosić na specjalny wykład 31 maja o godzinie 17 w Gminnej Izbie Tradycji i Pamięci. Spotkamy się z panem Leszkiem Kalickim, historykiem, pasjonatą, który wygłosi referat pod tytułem Wielkopolanie w powstaniu styczniowym. Zachęcam Państwa szczególnie dlatego, że wykład ten będzie okazją poznania nieznanych faktów, a przede wszystkim zapoznania się z uzbrojeniem, ze strojem sprzed 160 lat, oporządzeniem końskim. Tak więc można będzie tego dotknąć, przymierzyć, porozmawiać. Myślę, że niezwykle ważne spotkanie. I jeszcze raz powtórzę, zapraszam już dziś 31 maja na godzinę 17 Gminnej Izby Tradycji i Pamięci. A teraz chciałbym przejść właśnie do tego punktu drugiego, czyli gminny konkurs plastyczny. Zapraszam pana Krzysztofa Zwolińskiego, dyrektora Ośrodka Kultury, który przedstawi szczegóły. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, zaproszeni goście. Jako jeden z organizatorów Gminy Ośrodek Kultury w Jeziorach Wielkich zorganizowaliśmy wspólnie z Izbą Tradycji i Pamięci konkurs plastyczny Pomoc Powstańcom Styczniowym na ziemi jeziorańskiej. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza kategoria uczniowie klasy 4-5, druga kategoria uczniowie klasy 6-8. Łącznie w konkursie wzięło udział 25 prac, z których wyłoniliśmy po 3 najlepsze. Teraz pozwolę sobie przedstawić zwycięzców poszczególnych kategorii. Kategorii pierwszej, czyli tej młodszej, klasy 4-6, trzecie miejsce zajęła Eliza Wysocka, Szkoła Podstawowa Wójcin. Zapraszam. Drugie miejsce Izabela Skowrońska, Szkoła Podstawowa z Wójcin. Trzecie miejsce Patrycja Stachowiak, również Szkoła Podstawowa Wójcin. Dobra, czyli to jest to. Zapraszam wszystkich tutaj, a pana wójta i pana przewodniczącego może tutaj z przodu. Tu jest Eliza. Do przodu. Dobrze. Zapraszam.
Stań do zdjęcia. Eliza. Drugie miejsce. Izabela Skowrońska. Iza, no, gratulacje. Proszę bardzo. I Patrycja Stachowiak, miejsce pierwsze. W kategorii drugiej trzecie miejsce dla Alicji Szarek, Szkoła Podstawowa Jeziora Wielkie. Drugie miejsce dla Juliana Andrzejczaka, Szkoła Podstawowa Wójcik. Proszę. Gratulacje. Talent. Pierwsze miejsce Zuzanna Burda, Szkoła Podstawowa Jeziora Wielkie. Chodź, Julek, tutaj. Gratuluję. Talentu. Dziękuję. Zgodnie z regulaminem komisja postanowiła również przyznać podziękowania dla opiekunów, którzy przygotowali uczniów do tego konkursu. Ze Szkoły Podstawowej w Łucinie zapraszam panią Agnieszkę Wojtasik. Ze Szkoły Podstawowej pana Kamila z Jezior Wielkich nie ma. Ja myślę, że pan dyrektor odbierze w jego imieniu podziękowanie. Dziękuję bardzo za trud. Dziękuję. Panie dyrektorze, to przekażę to oficjalnie. Tak, i przekażę panu Kamilowi. Pan dyrektor sobie zdjęcie z nami zrobi. To może panią Agnieszkę jeszcze byśmy poprosili. Dziękuję bardzo wszystkim. Ja myślę, że te konkursy będziemy kontynuować, szczególnie te historyczne, które świadczą o tym, że przekazujemy młodemu pokoleniu właśnie te najważniejsze rzeczy, które w naszej historii jeziorańskiej i nie tylko mają miejsce. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję bardzo. A więc chciałbym podziękować bardzo wszystkim dzieciom, które brały udział w tym konkursie. Gratuluję talentu. Oby tak dalej. I teraz ogłaszam 5 minut przerwy. Proszę o ciszę. Przechodzimy do punktu 9. Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2023 rok. Ten punkt przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Czy może są jeszcze jakieś pytania w tym temacie? Panie wójcie, może pan by chciał przedstawić króciutko, czy nie? Inwestycje zaplanowane na 2023. To jest tak ważny punkt, że można odczytać. Na komisji omawialiśmy i pan Mirek przedstawiał, ale jeszcze raz postaram się państwu przybliżyć. Informacje o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2023 rok. Przebudowa dróg gminnych. Zadanie dofinansowane w ramach edycji trzeciej PPGR-owskich 2021 Polski Ład. Wykonawca, przedsiębiorstwo inżynieryjne drogowe. Spółka ZOO w Olszy, trwają prace przygotowawcze. To jest droga Kościeżki Błostowo, droga gminna Kościeżki Siemionki.
Kolejne inwestycje to jest droga gminna Wójcin, droga gminna Lenartowo-Siedlimowo, droga gminna Lenartowo-Berlinek, droga gminna Golejewo, droga gminna przy Jeziorze ulica Brzozowa. Kolejną drogą jest droga przy Jeziorze również ulica Bukowa, droga gminna Wola Koruszkowa i droga gminna Dobsko. Ponadto wykonywana jest przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie Babki. Kolejną inwestycją będzie przebudowa oraz rozbudowa gminnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeziora Wielkie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Siemionkach. Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład, wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich. Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia 30 listopada 2024. Kolejną taką większą inwestycją na terenie naszej gminy będzie budowa stacji uzdatniania wody w Golejewie. Planowany termin zakończenia 15 grudzień 2023. No i ostatnią inwestycją, na którą został rozstrzygnięty przetarg, będzie budowa sali sportowej wraz z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w Wójcinie. Przetarg już mamy rozstrzygnięty, jeszcze trwa uzupełnienie dokumentacji. Jeżeli uda się podpisać umowę, to planowane zakończenie inwestycji jest na listopad 2023. I to wszystko, jeżeli chodzi o inwestycje, które będą realizowane na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos jeszcze? Nie widzę, a więc możemy przechodzić do punktu 10. Informacja dotycząca programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jeziora Wielkie. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Chyba, że ktoś by jeszcze chciał zabrać głos. Nie widzę również. Punkt 11. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Rady Gminy, Komisji Rady Gminy. Chyba, że ktoś jeszcze by chciał zabrać głos. Proszę bardzo, Pani Joanno. Ja mam pytanie. Była na komisji rozmowa o porozumieniu w sprawie adopcji zwierząt. Czy coś wiadomo o naszym porozumieniu? Na dzień dzisiejszy jeszcze nie podpisaliśmy. Ale jaka jest opinia gminy? Pani radna, no jeszcze przeanalizujemy, czy jest nie zajęć. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 12. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok. Tutaj też ten punkt przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Pani kierownik tutaj nam przedstawiła wszystko dokładnie. Czy ktoś by jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. A więc punkt 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach za 2022 rok. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. I również Pani Kierownik nam przedstawiła to. Chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś pytania. Nie widzę, dziękuję. Punkt 14. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Halino. No i nie z poprzednich komisji. Odczytałam pismo, które akurat mieszkańcy zacytowali jako petycja. Nieistotne, ważne, że zgłosili program odnośnie drogi Woli Koruszkowej. Ja czytałam radnym o treści tego pisma i jak zapatrują się mieszkańcy, którzy korzystają w większości tej drogi. Czy od tego czasu coś poszło, że tak powiem, do przodu w sprawie tej drogi Woli Koruszkowej, Panie Wójcie? Tej drogi Woli Koruszkowej.
Czy w związku z tym, że to nie jest poprawna forma, ale jednak zgłoszony jest problem? Czy coś dobrze? Pani Radna, nie mamy adresata, do którego możemy zbierać to. Dobrze. To, że nie ma przepraszam, że wejdę słowo. To, że nie jest zachowana poprawna forma, co wcale nie znaczy, że mieszkańcy nie mają z tym problem. To znaczy mają problem z tą drogą, bo według ich wiedzy droga jest niewłaściwa. Ale pan wie doskonale, o jaką drogę chodzi i zna pan problem. Czy w międzyczasie coś się zrobiło? Bo wydaje mi się, że nie trzeba, przepraszam, nie trzeba koniecznie zgłaszać problemu z czymkolwiek, bo pan doskonale zna bolączki naszej gminy. Tak, pani radna, tylko żebym ja mógł się do czegokolwiek odnieść, ja muszę mieć adresata i odpowiedzieć na to pismo, żeby później ktoś mi nie zarzucił, że nie odpowiedziałem na pismo. Ja mam potwierdzenie, bo ja, jeżeli chodzi o takie rozmowy face to face, ja przeprowadziłem rozmowy, ale to nie ma żadnego skutku, bo ja muszę być na piśmie, bo za chwilę pan Iksiński czy pani Iksińska przyjdzie z pretensjami, że ona otrzymała odpowiedzi na pismo, a że tam było kilka osób podpisanych. Więc chciałbym mieć adres do korespondencji, abym mógł odpowiedzieć na to pismo oficjalnie i wtedy te osoby będą oficjalnie poinformowane, bo za chwilę będziemy tak się mijali z prawdą, bo ktoś powie, że wysłałem, powiedziałem, nie powiedziałem, wysłałem, nie wysłałem, więc musi być dopełniona najpierw cała procedura, czyli formalne sprawy, żebym mógł odpowiedzieć na to pismo. Tylko adres chodzi kontaktowy, cokolwiek, tak, żebym mógł odpisać. Dobrze, to odejdźmy od... Bo jestem po rozmowach, ja tą drogę doskonale znam i z mieszkańcami rozmawiałem, tylko że... No, akurat rozmawiałem z mieszkanką tej ulicy, która powiedziała, że ona o takim piśmie nic nie wie. I widzi pani, jaki to ma teraz skutek, więc no... Dobrze, czy odchodząc od pisma, przyjmijmy teoretycznie, że tego pisma nie ma, czy coś się zadzieje, że tak powiem, z poprawą stanu technicznego tej drogi? Jeżeli chodzi o poprawę stanu technicznego drogi, drogi są naprawiane po zimie wszystkie, które jeżeli tylko pogoda pozwoli, są naprawiane te drogi na bieżąco. Ja już mówiłem na komisji, że nie jesteśmy w stanie być od razu wszędzie. Mamy dopiero może kilka dni ciepła i musi być ciepło, żeby był sens w ogóle lepienia takich jakichkolwiek dziur czy łatania drogi. I no, robią to systematycznie, ale nie mogą być wszędzie od razu, więc no, spokojnie. No, dopiero mamy kilka dni wiosny, nawet jeszcze nie mamy kwietnia, więc... A pamiętam, w poprzednich latach były naprawiane drogi w maju lub w czerwcu, więc no, na spokojnie, pani radna. Będą naprawiane, ale systematycznie, na bieżąco. Czyli powiedzmy, że nadzieja jest, dobrze? No nie jest nadzieja, bo doskonale pani ma świadomość, że są te drogi naprawiane wcześniej i lepiej to wygląda niż wygądało wcześniej za wcześniejszym okresie, no, czyli kilka lat temu. Więc tych dróg było dużo więcej i jeszcze była obsada praktycznie ta sama i mieli dużo większy pocisk z naprawami tych dróg. Więc teraz tych dróg już mamy wykonanych praktycznie teraz, nie wiem, panie Mirku, 28 dróg, czyli o te 28 dróg jest mniej no, dróg do naprawy, więc... Ale to nie jest tak, że od razu w ciągu jednego dnia naprawą wszystkie drogi, to jest niewykonalne. Dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Halino, proszę bardzo dalej. Pani Halina jeszcze. Teraz mam pytanie do pana dyrektora z Jezior Wielkich, pana Krzysztofa Laskowskiego. Nie lubię plotek, a bo nie zdążyłam sprawdzić, w sprawie korzystania z hal tutaj. Powiem tylko tyle, co mi ktoś powiedział, że tak, można wejść do powiedzmy tych mniejszych sal, ale nie można w danej chwili skorzystać z dużej sali, nawet na chwilę, to są takie dosłownie słowa, więc ja mówię, że to plotka, czego nie lubię, ale jest jedyna okazja. I mimo, że nie ma tam nikogo, nie wolno w danej chwili wejść, bo się nie zapisało. To raz. I osoby, które powiedzmy, że pilnują tam porządku, trudno powiedzieć dokładnie, jak to było, że spisują według niektórych zbyt dużo danych z dowodu osobistego. Osób, które to korzystają. I ja chciałabym, żeby może jest pan dyrektor, wiele osób słucha naszych nagrań, więc może to tak będzie, żeby ukrócić niepotrzebne takie plotki. Jak jest sama forma korzystania z sali z tego obiektu obecnie? Panie Przewodniczący, Panie Ludzie, Przewodnicząca Rado. Zebrani, przepraszam, że tak mówię, do
dosyć niewyraźnie, ale mam zapalenie pytań, więc troszkę... Wygląda to nienaturalnie. Odpowiadając pani radnej na pytanie, zacząłbym może od tego, że punktem, jednym z punktów najważniejszych działalności hali sportowej w Jeziorach jest regulamin. Regulamin, który jasno mówi, że z obiektów tej hali, a takie trzy główne obiekty, które na hali mamy, to jest tak, sala sportowa, tak, ta największa, mamy siłownię i mamy salę fitness, również z salą takich ćwiczeń typu gra w tenisa stołowego. Chciałbym Państwu tutaj powiedzieć na samym wstępie, że taki obiekt jak hala sportowa to nie jest to samo co boisko Orlik. Boisko Orlik jest ogólnodostępne, tam mogą sobie dzieci przychodzić właściwie bez opieki dorosłych. Wykonują sobie różne ćwiczenia pod właściwie czujnym okiem osoby, która na Orliku jest zatrudniona. Taka osoba, jak Państwo byliście na Orliku, to mniej więcej wiecie, że jest jedno pomieszczenie trenerskie, gdzie jest okno. Jeśli trener siedzi w środku, ma doskonały widok na to, co się na Orliku dzieje. I tutaj kwestia tej opieki osoby dorosłej nie jest tak bardzo konieczna. Natomiast jeśli chodzi o halę sportową, jest to obiekt, który nosi w sobie z racji wyposażenia pewne niebezpieczeństwo utraty zdrowia, która związana jest między innymi nie zawsze z umiejętnym wykorzystywaniem sprzętu, który tam jest, a po drugie wiąże się to również z tym, że jedna osoba, która jest opiekunem w hali sportowej, nie może być jednocześnie wszędzie, w różnych obiektach. Dlatego z takich obiektów jak siłownia, sala sportowa i właściwie głównie te dwa obiekty, tam uczestnicy muszą być albo pełnoletni, ale mogą być osoby też niepełnoletnie pod opieką osoby pełnoletniej. Także każdy, kto chce, może z tego korzystać. Tutaj nawiązując do tej plotki, o której pani mówi, jest to plotka, tak? Bo jeśli ja tak zrozumiałem, że nie można sobie wchodzić tam nawet na chwilę, na pewno nie może tam wchodzić osoba niepełnoletnia bez opieki pełnoletniej. I to prostuje, tak? Żebyśmy się tutaj dobrze rozumieli. Kolejna część pytania, jakby pani mogła mi przypomnieć, bo nie pamiętam. O to chodzi, to tam był chłopak pełnoletni, wrócił się po dowód i miał kuzyna, czy coś tam takiego 8-letniego i no, ten mały był zawiedziony, że nie mógł pograć sobie w piłkę. Sam, być może sam. Nie. Znaczy wie pani, ale dobrze, żeby to tutaj, tak. Nie byłam przy tym, że nie, bo nie byli zapisani tam, nie wiem o co chodzi. Aha, to czyli poruszyła pani kolejny problem, czyli kwestia zapisania. Tak? W przeciwieństwie do tego, co się dzieje na Orliku, tak? Na Orlika nie trzeba się zapisywać. Tam przychodzą sobie wszyscy, mogą sobie aktywnie spędzać czas w różnych częściach Orlika. Natomiast na sali, żeby był jakiś porządek, tak? I pewna jakaś dyscyplina w takim obiekcie, który naprawdę bardzo mocno zaczyna żyć, tak? Bardzo mocno zaczyna żyć. Przychodzi coraz więcej ludzi na siłownię, na salę, grać w tenisa. Więc jeśli byśmy sobie to wszystko zostawili tak na zasadzie, kto przychodzi sobie na przykład na godzinę 18, może się okazać, że będzie to 100 ludzi, tak? Nikt nad tym nie zapanuje. Dlatego są zapisy, jest harmonogram korzystania z różnych obiektów. Jak na razie on się świetnie sprawdza, bo jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś zadzwonił do mnie, rejestrował się na jakąś sal, żeby takiej możliwości mu nie dano. Mimo coraz większego obłożenia, tak? Mamy spory zakres godzinowy, tak? Bo hala sportowa funkcjonuje od 16 do 21 każdego dnia. W sobotę trochę krócej, bo od 11 do 15, więc mamy spore możliwości umiejscowienia ludzi wszędzie, gdzie po prostu się da. Tylko chciałbym, żebyście Państwo czuli powagę tego problemu, jaki jest z tą właśnie dobrowolnością, z tą taką indywidualnością i z takim ogólnym dostępem do wszystkiego, kiedy chce i jak chce, tak? To jest miejsce szczególnie niebezpieczne. Ja tylko dodam, że opracowując takie regulaminy, taki regulamin, czy w ogóle zasady korzystania z tego, nie jest to rzecz jakaś wyodrębniona z ogólnego kształtu regulaminów w halach sportowych, które są w ogóle w Polsce czy w okolicy, tak? Wszędzie panują określone zasady, wszędzie musi obowiązywać określony porządek, wszystko dla bezpieczeństwa ludzi, którzy tam spędzają czas.
A jeśli chodzi jeszcze tutaj o naszą halę, tak jak powiedziałem wcześniej, do tej pory się jeszcze nie zdarzyło, żeby ktoś, kto chciałby gdzieś poćwiczyć, nie mógł ćwiczyć. Jeśli nie mógł ćwiczyć, to tylko i wyłącznie dlatego, że dana osoba była, znaczy nie była pod opieką osoby dorosłej. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Pani Halino? To pytanie akurat bardzo często się pojawia, wychodząc temu naprzeciw. Jestem w trakcie poszukiwania osoby, która takie zajęcia będzie prowadzić. Z tym, że moi drodzy, żebyśmy dokładnie wiedzieli, nie polega to na tym, że ja jako szkoła, czy ewentualnie Urząd Gminy, jako Urząd Gminy zatrudnia taką osobę. Z reguły praktykuje się tak, że osoby, które gdzieś prowadzą takie zajęcia fitness czy aerobików w innych salach czy w innych obiektach sportowych, z reguły praktykuje się tak, że te osoby podpisują umowę dzierżawy albo wynajmu takiej hali. Tak? W momencie, kiedy taka osoba z taką osobą podpisuje się umowę wynajmu, ta osoba organizuje te zajęcia. Oczywiście w praktyce to wygląda tak, że za te zajęcia osoby, które chciałyby w tych formach aktywności uczestniczyć, będą musiały zapłacić. Na dzień dzisiejszy nie wiem. Zgłosiła się do mnie jedna pani z Mogilna, która prowadzi takie zajęcia i w Mogilnie, i w Dąbrowie. Rozmawiałem z panem dyrektorem, który też wie, jak te zajęcia funkcjonują w Dąbrowie. Spora grupa kobiet na te zajęcia chodzi, ale oczywiście są to zajęcia odpłatne, a ta pani wydzierżawia, po prostu wynajmuje miejsce w obiekcie. Tak? Także takie zajęcia na pewno w niedługim czasie będą. Ta pani miała się, jeśli ona zrezygnuje z tego, bo być może stwierdzi, że w trakcie naboru może się okazać, że będzie zbyt mała ilość chętnych pań czy dziewcząt, wtedy mamy kolejne osoby, które też, że tak powiem, są tym zainteresowane. Także na pewno w momencie, kiedy będę miał już pełne informacje, tak, sprawdzone, nie plotki, wtedy na pewno do publicznej wiadomości taką informację podam. Tak? A dodam może jeszcze, drodzy Państwo, taką rzecz. Gdyby się okazało, że ktoś z Państwa słyszy, że ktoś nie wie, o której godzinie jest hala otwarta, czegoś w ogóle ktoś nie wie, co jest związane z halą sportową, bardzo proszę odsyłać te osoby do mnie. Ja służę swoim prywatnym numerem telefonu. Generalnie wszystkie informacje z tym związane znajdują się na szkolnej stronie internetowej, częściowo też na Facebooku. Także wydaje mi się, że nikt nie powinien mieć problemu z dotarciem do informacji, co i jak. Tak? Ale gdyby pojawiły się jakieś takie problemy, ja służę zawsze pomocą i zawsze mogę na wszelkie pytania odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, a jakie dane z dowodu się stosuje? Znaczy generalnie numer osobisty tylko. Numer dowodu osobistego tylko, nie? Aczkolwiek to w tym momencie nie jest tak najbardziej istotne, tak? Chodzi o to, żeby dana osoba się legitymowała dokumentem tożsamości, tak? Bo no, my nie wszystkich tutaj znamy, którzy przychodzą na tą halę, tak? Żadne inne dokumenty, żadne PESEL i żadne inne takie numery. To akurat był uczeń naszej szkoły. Niech by pani uzupełnić, czy chodzi o, że wymagano od tej osoby numer PESEL, czy... Aha, no bo to jest istotne, wie pani też, nie? Bo na pewno nie wnikamy tutaj w PESEL i w żadne takie tam numery, ale słuchajcie, no musimy sprawdzić, czy dana osoba jest pełnoletnia. Po prostu nie ma innej możliwości. Jak to się mówi, na piękne oczy nie zawsze można komuś wierzyć, tak? Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Halino? Tutaj mam takie pytanie. Pan dyrektor mówił o tym rodzaju odpłatności, czy to znaczy komercyjnie, czy my możemy już wynajmować komercyjnie? Pani Radna, jeśli chodzi o wynajem sali, to jeszcze będziemy rozmawiać na ten temat z panią skarbnik. Myślę, że na dzień dzisiejszy te wszystkie zajęcia, czyli hala będzie udostępniana nieodpłatnie. A jeżeli chodzi o te fitnessy, aerobiki, no to będziemy rozmawiać z panem dyrektorem, jak to będzie rozwiązane. I do końca myślę, że ten problem jakoś rozwiążemy i to już w niedługim czasie.
Więc póki co sala jest nieodpłatna, ale trzeba się zapisywać, rejestrować. Na siłowni tam 5-6 osób, żeśmy tak ustalili z panem dyrektorem mniej więcej też, no bo jeżeli więcej osób, to też jest jakieś tam... Tak, dokładnie. I tych urządzeń nie mamy tyle, że mogłoby być, no pod każdym względem jest, mówię, ten optymalnie to jest te 5-6 osób. Na hale też się zapisują już grupy zorganizowane, najlepiej jeżeli indywidualnie ktoś chce wejść, tak jak pan dyrektor powiedział, no dzieci z opiekunami, bo to już jest po godzinach lekcyjnych, więc no, ktoś musi odpowiedzialny za te dzieci wziąć lub jakiś opiekun grupy, żeby był przynajmniej, bo to nie jest takie proste. Dzieciak, wiadomo, że jeżeli nic się nie dzieje, jest ok. Jak coś się stanie, to jest 50 wersji, a nie zawsze okazuje się, że tą prawdziwą wersję możemy wyłapać i później osoby odpowiedzialne, a rodzice teraz no, mogą być bardzo roszczeniowi i w większości są, bo każdy troszczy się o swoje dziecko i każdemu zależy na tym, żeby było to dziecko w bezpieczny sposób jakoś, czy się zajęło sobą, czy jak najbezpieczniejszy sposób przebywało gdziekolwiek. Więc no, musimy zachować to minimum, te procedury minimalne. Jeżeli chodzi o te dowody, to pani, jak ja byłem, też chodziliśmy na halę, to nam dała kartkę do wypełnienia, ale jeżeli ktoś nie chce wypełniać, no to być może ta pani z grzeczności wypełniła za tą osobę, bo generalnie ja jestem za tym, żeby każdy sobie sam wypełnił. Wpiszę sobie numer dowodu i tak dalej, pani tylko zerknie na dowód, czy się zgadza. A jeżeli tutaj no, nie wiadomo, co spisywała, no to ja już za to nie odpowiadam. No, każdy jest dorosły, jeżeli jest dorosły, to pilnuje takich rzeczy i widzi, co jest na kartce spisane, no bo podpisuje się pod tym poniekąd, także... Dobrze, dziękuję A bardzo. A musi być dowód z tego względu, że no, żeby to zweryfikować w jakiś sposób. Dziękuję bardzo. Pani Halino? Dziękuję. Pani Jolu? Proszę do mikrofonu, jeśli można. Ona jest taka normalnie jakby podmyta w niektórych miejscach i to chyba trzeba podsypać, tak? Bo tak to będzie zawalny asfalt, no większa szkoda będzie. Także bym prosiła, żeby to na to zwrócić uwagę. To już zaraz jest tutaj i przy świetlicy, i przy okazji przy świetlicy tam taka dziura, tam jest, no żeby przy okazji, żeby to tak trochę estetycznie wyglądało. No bo szkoda, ta droga jest asfaltowa, a już jest tak podmyta, że jak ktoś jedzie tam ciężkim sprzętem, to zarwie na pewno asfalt, nie? Po prostu szkodzi. Dobrze. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 15. Projekty uchwał. Czy państwo radni zgodzą się, abym czytał tylko tytuły uchwał, a nie całe uchwały? Tak? Dobrze. Dziękuję bardzo. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 53/301/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt drugi. Uchwała nr 53/302/2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Za przyjęciem uchwały jest 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 53/303/2023 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu. Panie Litko. Za przyjęciem uchwały jest 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt czwarty. Uchwała nr 53/304/2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Proszę o głosowanie.
Za przyjęciem uchwały jest 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 5. Uchwała nr 53/305/2023 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 6. Uchwała nr 53/306/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeziora Wielkie. Proszę bardzo, pani Halino, jeszcze. Tutaj jest ważny punkt, który zostanie zmieniony. Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych na teren jezdni oraz składowania pod drzewami śniegu i tak dalej, zawierających środki chemiczne. To jest ważne, dlatego że jak uprzątnąć chodnik i co zrobić z tym śniegiem? Gdzie go wywieźć? Dlaczego na moje podwórze czy moje pole, skoro on jest zanieczyszczony chemicznie? A nie sprzątać też niedobrze. Jak to technicznie zrobić, proszę powiedzieć? Ten temat, to jest taka zajęciona sprawa, ale w najważniejszej sytuacji, że pani na przykład odśnieży chodnik. A za chwilę jedzie samochód odśnieżający i pani tą pracę zniweczy. I pani znowu wyjdzie, odśnieży, zasypie. Ale tego ustawodawca no niestety nie rozstrzyga, nie? Ale my to głosujemy. Nasz teren. Proszę mi z ustawy o powiedzieć tak ludziom, słuchaj, głosowałaś za, to powiedz mi, co mam zrobić z tym śniegiem, który leży na chodniku. To ja chcę być w porządku i odśnieżam to swoje nieruchomości. To znaczy tutaj w tym momencie my nie debatujemy już nad tym, bo my tylko zmieniamy zapis, bo kiedyś to dotyczyło chodników, a teraz zmienili nazewnictwo, tak? Pani mecenas, nastąpiła zmiana, bo kiedyś było wpisane w ustawie, że dotyczy chodnika, nie? A teraz ciągów pieszych i ścieżki rowerowe, no właśnie, dlatego, także samo sedno jest, że mieszkaniec ma obowiązek, jeżeli przy jego nieruchomości, do jego nieruchomości przylega chodnik, ma obowiązek go odśnieżać i to wszystko, nie? A co dalej z tym śniegiem? To już ustawodawca nad tym się nie pochylił. Tak, to? Dla bezpieczeństwa właściciela z tym zostało. Ale to się nie zmieniło. Teraz tylko tak jak tam sama. No dobrze, no to się nie zmieniło, ale teraz ktoś doczytał, ktoś zamieszkał i ma taki problem. Pytam, co mam zrobić, jeśli w ciągu pieszego nie mogę wyrzucić tego śniegu na drogę. Gdzie mam ten śnieg? Ale pani radna, jak pani wyrzuci go na drogę, to znowuż tak jak mówię, pojedzie samochód i go wrzuci pani na chodnik z powrotem. Czyli lepiej, żeby nie było takiego koła, to... Chociaż teraz nie ma problemu, bo tego śniegu nie jest tak dużo. To... Dobrze. Czy możemy przejść do głosowania? A więc proszę o głosowanie. Dobrze. I pół chodnika. Wszyscy słyszeli. No, tylko z miliona, bo właściciel zawsze był obowiązany do utrzymania przed swoją posesją, prawda, chodnika. Sama przyjemność. Tak. Ja to liście lubię grzebać. Pani Wando, bo jeszcze tutaj widzę, że pani nie zagłosowała. Za przyjęciem uchwały jest 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 7. Uchwała nr 53/307/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały 10 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 8. Uchwała nr 53/308/2023 w sprawie ustalenia regulaminów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jeziora Wielkie. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 10 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 16. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Panie Pawle. Panie Wójcie, chciałbym się dowiedzieć, jak wyglądają negocjacje z Lasami Państwowymi o przejęcie tej działki pod drogę. Negocjujemy. Ale kiedy, jakie są terminy przybliżone? Panie wójcie, do mikrofonu proszę. Do mikrofonu poproszę. Żeby każdemu pomóc, nie jesteśmy starszą. Ma spokojnie, już tą drogę robią. Także robią to, zaczęli tą drogę robić, więc ona jest praktycznie w pierwszej kolejności. Tą drogę zaczęli kleić tydzień temu w poniedziałek i tylko w poniedziałek ją kleili. Później nie było nikogo. Dobrze. Czy ktoś jeszcze chciał? Jaki przybliżony termin? Czy pan prezes poda jaki przybliżony termin, kiedy będzie ta droga zrobiona? Jakiś przybliżony termin, kiedy te największe dziury będą? Przepraszam, że tak wstałem. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie. Panie Radny, tak, były klejone w poniedziałek, bo pogoda pozwoliła asfaltem na zimno kleić od strony Rzeszyna, przepraszam. A tu dalej będzie kamieniem robione, bo wykonawca, ten co rekultywował wysypisko, przywiózł w ramach reklamacji tej drogi kamienia, a my będziemy wykonywać usługę. Także w tym... Dzisiaj jest wtorek, do końca tygodnia będzie naprawiona. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest... Proszę o ciszę. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Punkt 17. Odpowiedzi na zapytania również mamy zrealizowany, a więc przechodzimy do punktu 18. Zakończenie sesji. A więc... Zamykam 53. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie.